Chciałbym dzisiaj mówić o tym, co zostawiamy w tym świecie. Co zostawiamy wtedy, kiedy decydujemy się i za Jezusem, i czy w ogóle zostawiamy. Bo wiemy, że łatwo jest powiedzieć pewne słowa, jest łatwo zadeklarować się Bogu i innym ludziom, pokazać, że chcemy iść za Jezusem, ale czy potem nasze życie potwierdza to. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 10 rozdział Ewangelii Mateusza, 34 wersetu do końca rozdziału przeczytamy. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córką, córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. A kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze krzyża swego, idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Kto was przyjmuje i mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka. A kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. A cokolwiek, ktokolwiek by napoił jednego z tych maluczkich tylko kubkiem zimnej wody, jako ucznia, zaprawdę powiada wam, nie straci zapłaty swojej. Jedne z trudniejszych słów Pana Jezusa, których czepia się świat, tak to trzeba by powiedzieć. Jak zdarza się czasami rozmawiać z kimś ogólnie o jakichś religiach, gdzie no, większość ludzi teraz mówi, że wszystkie religie są warte siebie i są takie same. I jak podamy przykład islamu, to że to jest, nie jest to samo co chrześcijaństwo, bo tam jest mowa o tym, żeby nienawidzić wrogów, żeby po prostu pokazywać im w sposób wyraźny, że są gorsi, a nawet sugestie, czy nawet wprost jest napisane, żeby ich zabijać. No to ludzie przytaczają te słowa Pana Jezusa, że Pan Jezus też nic dobrego nie przyniósł na świat, bo sam powiedział, że przyniósł miecz, a nie pokój. I jeśli ktoś chce się czepiać Pana Jezusa i Jego nauki po to, żeby nie uwierzyć, po to, żeby się nie upamiętać, to znajdzie te słowa i będzie się nimi posługiwał. Ale wiemy dobrze, że to nie chrześcijanie są tymi, którzy zabijają mieczem. Nie chrześcijanie są tymi, którzy powodują wojny. To nie chrześcijanie są tymi, którzy stają się wrogami czyimiś. To pójście za Jezusem powoduje, że ktoś drugi niewierzącego człowieka nienawidzi. To opowiedzenie się za Jezusem przynosi niepokój, przynosi ten miecz. To opowiedzenie się za Jezusem powoduje wrogość między ludźmi w rodzinie. I to zawsze świat jest źródłem tej wrogości, tej nienawiści, nigdy chrześcijanin. Jeśli ktoś mówi, że chrześcijanie prowadzili wojny krzyżowe i w imieniu Jezusa zabijali, a ja już to nieraz mówiłem, to nie są chrześcijanie. Im się tylko tak wydaje. Oni tylko mają sztandar, na którym mają napisane, że są wierzącymi ludźmi, albo symbol krzyża i pod tym symbolem robią, co robią. Ale to nie są chrześcijanie, bo jeśli się zna naukę Pana Jezusa, to Pan Jezus nieraz powtarzał: nadstaw drugi policzek, miłuj swoich nieprzyjaciół, wybaczaj. Nie 7 razy, ale 77 razy wybaczaj. Daj wrogowi, jeśli chce. Nie odmawiaj mu pomocy. To jest nauka Pana Jezusa. Nie gniewaj się na brata swego, nie noś w sercu nienawiści. Nie pożądaj jego żadnych rzeczy, nie zazdrość mu. To jest nauka Pana Jezusa. I wrogość, i nienawiść, i ten miecz pojawia się wtedy, kiedy ktoś chce tak żyć, a świat, który żyje inaczej i chce inaczej żyć,
widzi ten kontrast i wtedy jest złość i gniew, że jak to będziesz nam tu pokazywał, że jesteś lepszy, że ty wiesz lepiej, że ty rozumiesz, ilu z nas słyszało takie słowa, za kogo ty się masz? Ty myślisz, że jesteś mądrzejszy od biskupa, księdza, od tam papieża samego i że ty wiesz lepiej, jak trzeba wierzyć? I z tego pojawia się wrogość, z tego rodzi się ten miecz, o którym Pan Jezus mówił. I tutaj dalej czytamy, że przyszedł poróżnić człowieka z rodziną. Tak naprawdę wiemy, o co chodzi. Pan Jezus tylko mówi te słowa, pokazując pewne sytuacje, które czekają tych, którzy idą za Nim. Mówiłem wcześniej o tej siostrze z Iranu, gdzie dokładnie te słowa się spełniły. Czy to ona chciała poróżnić się z rodziną? Czy to ona chciała odrzucić tą rodzinę? Czy ona się od niej odwróciła? Nie. Ona chciała dalej być w swojej rodzinie, chciała żyć z nimi, mówić im o Jezusie, to oni ją odrzucili, to oni się poróżnili z nią, to z ich strony przyszła ta wrogość. To przecież nie oni uciekli do innego kraju, żeby być daleko od niej, tylko ona uciekła od nich, żeby być daleko od nich, bo groziła jej śmierć. Więc ta wrogość zawsze jest ze strony świata. A jeśli ktoś mówi o sobie, że jest chrześcijaninem, a wojuje mieczem, ma wrogość w swoim sercu, nienawiść, to tak naprawdę nie jest chrześcijaninem. I kompletnie nie przejmuje się tym, co jest napisane w Biblii, ani nauką Pana Jezusa, ani jej nie zna, ani jej nie rozumie. Bo to nie tak ma być. Tu jest tylko pewna postawa też pokazana, że idąc za Jezusem, spotykają nas różne przykre sytuacje. Czytamy o tym, że kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest godzien. Kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. I tu nie o to chodzi, tak jak to świat widzi, że w naszych sercach ma być lekceważenie i obojętność dla naszej rodziny, bo teraz jesteśmy chrześcijanami. Tu chodzi o to, kto jest na pierwszym miejscu. Kto jest ważniejszy. Jeśli Pan Jezus to pokazuje i teraz oczywiście rodzi się takie pytanie w naszych myślach, dlaczego Jezus chce być tak bardzo kochany i być na pierwszym miejscu? Bo tak trzeba, ale to oczywiście nic nie wyjaśnia. Rodzi kolejne pytanie, dlaczego tak trzeba? Ano dlatego, że Pan Jezus jest najważniejszy. Słuchajcie, wyobraźcie sobie człowieka, który ma, przed którym stawiamy dwie rzeczy. Człowieka, który jest głodny, człowieka, który jest biedny, który nie ma na zapłacenie czynszu, który nie ma na normalne życie pieniędzy, nie ma pieniędzy, żeby się ubrać. I stawiamy przed tym człowiekiem 5 zł i 5 tysięcy. I co powinien wybrać? Co jest dla niego lepsze? W jego sytuacji. Co jest dla niego lepsze? No wiadomo, że te 5 tysięcy. No logiczne. Bo i on potrzebuje tych pieniędzy. On potrzebuje się ubrać, potrzebuje długi zapłacić, potrzebuje na życie normalne. Ale on mówi, nie, mi się podoba bardziej te 5 zł. To jest ładniejsze, nie wiem, no. Popatrzymy na niego jak na głupiego, no nienormalny. I on będzie cały czas patrzył i będzie się cieszył, że dostał te 5 zł, a tu obok leży 5 tysięcy, a on, nie, on bardziej kocha te 5 zł, bo ono dla niego jest lepsze, ważniejsze, cenniejsze. Właśnie o coś takiego chodzi. 5 tysięcy ze swojej natury jest większą kwotą niż 5 zł. Za te 5 tysięcy z ich natury wynika to, że możemy kupić więcej niż za te 5 zł. To jest natura tych dwóch rzeczy. I tu nie jest, to nie podlega ocenie, co nam się bardziej podoba, bo 5 zł jest bardziej ładne, bo można schować do kieszeni, a te 5 tysięcy to takie rozsypuje się, nie wiadomo gdzie to trzymać. A jeszcze mogą nam zabrać, ktoś nas napadnie albo zgubimy i tak dalej. Nie, tu nie ma dyskusji. To jest oczywiste i nikt z nas nie powie, że te 5 zł ma większą wartość niż 5 tysięcy. To jest normalne. Dokładnie jest tak samo z Panem Jezusem.
Pan Jezus jest tą większą wartością, to tym, czego potrzebujemy. On zaspokaja nasze wszelkie potrzeby. On jest dla nas radością, błogosławieństwem wszystkim. A ta nasza rodzina to jest jak te 5 zł. Owszem, to też ma wartość, ale w porównaniu do Pana Jezusa to jest nic. I o to chodzi, żeby... A Bóg nam daje te 5 tysięcy i daje nam też te 5 zł. To nie o to chodzi, żeby je wyrzucić. Człowiek by był głupi, gdyby je wyrzucił. No bo mam 5 tysięcy, to 5 zł wyrzucę. Wiecie, tu do braci i sióstr z Ukrainy. Taka historia. Jak byłem pierwszy raz na Ukrainie, dla mnie było wielkim szokiem, że bardzo dużo na ulicy leżało kopiejek. 2 kopiejki, 5, 1. Nikt tego nie podnosił. A ja podnosiłem. Bo dla mnie to ma jakąś wartość. Ja tak sobie pomyślałem, Boże, przecież ten naród do niczego nie dojdzie, jeśli dla nich, słuchajcie, Niemiec, każdy schyli się po jakiś drobny pieniądz, ponieważ szanuje ten pieniądz, bo wie, że owszem, za to nic nie kupisz, ale jak znajdziesz takich pieniążków 20, 30, coś tam kupisz. Ktoś powie, co to tam, to jest nic. Tu nie chodzi o wartość, tu chodzi o nasz stosunek do tego, czy my to szanujemy, czy nie. Jeśli ja idę gdzieś ulicą i tam leży 1 grosz, zawsze go podniosę. To nie jest tak, że więcej zużyję energii, jak się schylę po niego, niż kupię za to, żeby tę energię z powrotem odbudować w swoim ciele. To nie o to chodzi. Tu nie chodzi o matematykę, tu nie chodzi o kalkulację. Tu chodzi o to, czy my szanujemy te pieniądze. A więc jeśli mamy 5 tysięcy, to wyrzucenie 5 zł właśnie pokazuje, że ten człowiek nie jest godzien tych 5 tysięcy. Bo jeśli ktoś nie szanuje swojej rodziny, nie kocha jej, bo mam Pana Jezusa, jestem teraz wierzący, reszta mnie nie obchodzi. To nie to. Bóg chce, żebyś miał te 5 tysięcy, ale żebyś też te 5 zł szanował, żeby ono też dla ciebie było ważne. Bo to nie jest tak, że Bóg mówi albo ja, albo rodzina. I teraz... Co to znaczy? Dlaczego tak jest? Bo w innym miejscu ten sam werset jest wytłumaczony, napisany, kto nie ma w nienawiści ojca i tak dalej, nie jest mnie godzien. Pan Jezus użył bardzo mocnych słów, żeby potrząsnąć tymi słuchaczami, żeby... Co on mówi? Jak to w nienawiści? O co chodzi? Tu chodzi o to, żeby postawić taki mur, przepaść między Panem Jezusem a wszystkim, co jest z tego świata. Żeby nie łączyć tego i nie mówić, nie myśleć, że to jest podobne, że ta wartość jest podobna. Nie, tu Pana Jezusa się nie da porównywać z niczym z tego świata. Jeśli ktokolwiek mówi w ten sposób, tak, ale to jest ważne, no ja owszem, pójdę do kościoła, ale tak naprawdę to jest ważne. A, owszem, pójdę do kościoła raz na miesiąc, ale ja też chcę normalnie żyć. Niektórzy mówią, ja pójdę do kościoła raz na rok, niech się Bóg cieszy, że w ogóle przyszedłem. To znaczy, że ten człowiek nie jest godzien tego, żeby dostać tą największą wartość, bo nie potrafi nawet tych małych rzeczy uszanować. Jest napisane w Bożym Słowie, że jeśli ktoś się sprawdzi w małych rzeczach, dostanie też wielkie rzeczy. A więc zachęcam do tego, żeby uczyć się szanować to 5 zł, które mamy, to wtedy dostaniemy od Boga więcej. Ale dalej czytamy o krzyżu. Kto nie bierze krzyża swego, nie idzie za mną, nie jest mnie godzien. Ja o krzyżu bardzo lubię mówić i już pewnie myślicie, aha, znowu się Adam rozkręci i będzie kolejne kazanie o krzyżu. Nie, pominiemy ten werset, naprawdę. Nie dlatego, że nie wiem, co powiedzieć. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że mogę dużo powiedzieć o krzyżu. Jest to tylko wskazanie, że są rzeczy ważniejsze, a krzyż jest pomocą w tym. Bo jeśli nie będziemy uciekać przed krzyżem, to nasze życie będzie naprawdę się walić. Jako takie krótkie świadectwo powiem, że usłyszałem niedawno taką historię, gdzie pewien wierzący, pewien brat, który miał taki dar misjonarski, gdzie głosił Ewangelię, powstawały nowe zbory, ale
nie wiem nawet z jakiego powodu i to nie jest, jest nieważne, pokłócił się z innym bratem. Chodziło prawdopodobnie o to, że ten brat mu odmówił, bo on chciał, żeby on przyjechał i przejął pewną grupę chrześcijan, którą on przyprowadził do Jezusa, i żeby, a on pojedzie gdzie indziej i tam będzie głosił Ewangelię, będzie zakładał nową społeczność. Ten brat odmówił, bo jego powołanie było inne, jego Pan wysłał gdzie indziej. No i ten pierwszy brat się bardzo obraził na tego drugiego. Rozstali się tak trochę. Ten drugi nie wiedział, dlaczego on tak reaguje. No ale dobrze, no trudno, co mogę zrobić. I tak żyli sobie. Natomiast ten pierwszy brat, misjonarz, założył zbór. Słuchajcie, minął niedługi czas, nic nie zostało z tej społeczności. Wszystko się rozpadło. No ale że miał serce do ewangelizacji, założył drugi zbór, znów się rozpadło za jakiś czas. No ale dobrze, dalej miał serce do ewangelizacji, chodził, głosił Ewangelię, ludzie się nawrócili, znów się rozpadło. I w końcu zaczął myśleć. Boże, co się dzieje? Dlaczego tak jest? Duch Święty mu pokazał. A pamiętasz, jak kiedyś pogniewałeś się na swojego brata? Tyle lat minęło. Bóg mógł powiedzieć, no dobra, już tam, ten niech sobie idzie swoją drogą, ten swoją. Wiecie co, ten brat zrobił coś, co jest jedyne i najlepsze, co mógł zrobić. Odszukał tego brata, z którym się pokłócił kiedyś. Spotkał się z nim. Wyznał mu swój grzech. Opowiedział mu tą historię, że Boże błogosławieństwo przestało w jego życiu się ujawniać. I wyznał mu ten swój grzech, że go nienawidził za to, że kiedyś mu odmówił. I poprosił go o wybaczenie. Pomodlili się, pojednali się i od tamtej pory wszystko się zmieniło. Zobaczcie, jak to jest ważne. Wydaje się, że takie rzeczy, jak to mówi się w świecie, czas leczy rany. Ja mówię zawsze, jak słyszę to powiedzenie, to jest jedno z największych kłamstw diabła, na które udało mu się wielu wierzących złapać. Bo to nie czas leczy rany, tylko Jezus. Tylko Jezus może uleczyć rany i to uleczyć je tak, że nie zostanie ślad. Wczoraj brat w Warszawie miał taką kartkę i tak pokazał. I słuchajcie, popisane dużo, nie? Dużo napisane. To są nasze grzechy. Jeszcze można by rozwinąć więcej. To są jak nasze grzechy. A co Bóg robi z nimi? Tak, nie ma nic. Nie ma nic. Tak się dzieje z Bogiem, kiedy wyznajemy swoje grzechy. Bóg przebacza. Bóg wymazuje wszystko. To już nie wróci. Tego nie ma. Także to jest ważne, żeby doświadczać krzyża. Powiedziałam to po to, żeby pokazać, jak działa krzyż Chrystusa. Kiedy musimy brać na siebie rzeczy, które nas bolą, których nie chcemy, ale jeśli będziemy od nich uciekać, to całe życie nasze będzie się walić, będą ciągle problemy i nie będzie Bożego błogosławieństwa. Kiedy zgodzimy się na ten krzyż, on zabije w nas to, co starego, co się nie podoba Jezusowi, i pojawia się natura Chrystusowa, ona zaczyna żyć i wtedy jest przebaczenie, jest pojednanie, czy wiele innych spraw się naprawia. To tak w skrócie o krzyżu. Ale dalej czytamy w 39 wersecie. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Tu nie chodzi o śmierć, żeby umrzeć. Tu chodzi o śmierć tą duchową, a więc stracenie czegoś, zostawienie czegoś dla Jezusa. I mamy kilka przykładów, może ja nie będę ich cytował, bo znamy je, ale znamy wielu ludzi w Biblii, którzy zostawili coś, żeby coś zyskać. Zaczynamy od Mojżesza, który zostawił bycie kimś na dworze Faraona, wychowała go córka Faraona. Był wykształconym człowiekiem, miał wszystko co najlepsze, mógł tam być kimś, mógł być naprawdę ważnym jakimś człowiekiem. Ale kiedy Bóg go powołał, poszedł za Bożym powołaniem, został się zwykłym pasterzem owiec.
Bóg mu coś dał. Zostawił coś, a potem zyskał coś niesamowitego, coś tak wielkiego, że w Biblii o Mojżeszu czytamy, że był najbardziej pokornym ze wszystkich ludzi. Potem jest wiele innych postaci, jeszcze przed Mojżeszem było wiele innych postaci, które zostawiły coś, co miały po to, żeby wybrać Boga. Można mówić o Abrahamie, który zostawił wygodne życie w bogatym mieście i poszedł, nie wiedząc za bardzo, gdzie idzie. Mniej więcej tam, no Bóg, idź do Kanaanu, dostał obietnicę. Można mówić o Noem, który naraził się na to, że wszyscy sąsiedzi z niego się śmiali, bo buduje coś wielkiego i mówi, że woda spadnie z nieba. Jak może woda spadać z nieba? No wtedy podobno mówią, że deszczu nie było. Nie wiem, czy to prawda. Jeśli nawet były, to nie były takie, żeby trzeba było się chować przed nimi w jakiejś skrzyni. Już w ogóle budować skrzynię, żeby się w nich schować przed potopem, to jest kolejna głupota. Więc zostawił to, co miał, to życie w tej społeczności wygodnej i wybrał Bożą drogę. Ale takim ciekawym przykładem też są apostołowie. Wielu z nich zostawiło coś. Niedawno słyszeliśmy o Piotrze. Zostawił swoją łódź i ze swoim bratem poszli za Jezusem. Znamy historię Mateusza, który był celnikiem, albo można powiedzieć takim poborcą podatków. No można dzisiaj powiedzieć, no urzędnik urzędu skarbowego. Tylko że teraz urzędnicy skarbowi siedzą sobie tam gdzieś w jednym miejscu i rzadko kiedy się stamtąd ruszają, a wtedy celnicy siedzieli na bramach miasta. I to tak jak teraz jest taki, jest granica, jak się przejeżdża przez granicę, no to jest kontrola dokumentów, bagażu, co tam mamy, co nie, co wolno, co nie wolno. Jeśli mamy coś, co przekracza jakieś tam zasady, to trzeba zapłacić cło. Wtedy taki Mateusz siedział w bramie. On był przełożonym celników? Nie, to Zacheusz był przełożonym celników chyba, tak? W każdym razie celnik to był ktoś, bo miał pieniądze. Nikt go nie kontrolował, ile on wziął, a ile wpłacił do kasy miasta. Mógł pobrać cło od, nie wiem, 100 ludzi, a do kasy oddać tylko za 80. I oni tak robili. Nikt tego nie był w stanie sprawdzić. Nie było tak jak teraz komputerów, nie było możliwości jakiegoś zapisania. Nawet zobaczcie, taka historia, jak znamy z Ewangelii, że do Pana Jezusa, do Piotra podszedł jakiś celnik i pyta się, a to wy nie płacicie podatku i wasz mistrz nie płaci jakiegoś podatku, bo tam za przejście przez most była opłata, za przejście przez bramę był podatek, za sprzedaż owoców był podatek, za sprzedaż ryb był jeszcze inny podatek. My mówimy, a fajnie, my teraz tego nie mamy. Nie ma, mamy. Co miesiąc nam zabierają z wypłaty ponad połowę pensji. Już nie musimy płacić za przejazd przez most, chociaż bywa, że się płaci w niektórych krajach. I jest to samo, tylko troszkę inaczej zorganizowane. I taki Mateusz był dobrze prosperującym człowiekiem, który miał pieniądze, był kimś. Żydzi go nie lubili, ale się tam przejmować, jak on ma z tego fajne życie i nie będzie się przejmował Żydami czy tam innymi ludźmi, którzy handlowali wtedy w miastach. I kiedy Pan Jezus go powołał, zostawił to wszystko. Słuchajcie, miał stół taki, na tym stole miał poukładane jakieś pieczęcie, nie wiem co tam było, jakieś pieniądze. Wtedy, słuchajcie, nie było tak jak teraz, że w danym kraju jest taka waluta i tylko tym można zapłacić. Tam było tak, że był niesamowity bałagan, jeśli chodziło o pieniądze. W każdym kraju obowiązywało kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt różnych pieniędzy. Trzeba było mieć tęgą głowę, żeby to wszystko umieć przeliczyć, jak to działa, ile tu wydać reszty za to, a w tej walucie zapłacili tu. No po prostu koszmar finansowy. I ten człowiek wstaje
zostawia to wszystko i idzie. Nie powiedział Panu Jezusowi, no okej, przyjdę wieczorem, jak zdam to wszystko i przekażę innemu te pieniądze. Jemu jakieś nawet może i kary groziły za to, że po prostu wstał i poszedł. No bo co się stało z tymi pieniędzmi, które tam leżały na tym stole? Bo ludzie przechodzili, patrzą, no nie ma gościa, nie? Rozglądają się, no to jeden zabrał, drugi zabrał, za 5 minut był pusty stół, nic już nie było. Mateusz już nie miał do czego wracać, bo już wszystko rozkradli. Może i stół ukradli na koniec. Ale on poszedł za Jezusem. Zostawił swoje pieniądze, poszedł za Jezusem. Czytamy o Zacheuszu. Co Zacheusz zostawił? Wszedł na drzewo, żeby zobaczyć Jezusa. Zostawił swoją godność. To był ktoś, to był człowiek szanowany. No, nie wypada, żeby taki łaził po drzewach. No jak? No nie, on tak bardzo chciał zobaczyć Jezusa, że wszedł na drzewo. Zostawił swoją godność, zostawił swój status społeczny, bo chciał zobaczyć Jezusa. I potem Pan Jezus zwrócił na niego uwagę, po imieniu wezwał go i powiedział, że chce być u niego w domu. A kiedy już był w domu, to Zacheusz, przepełniony tą radością, że poznał Zbawiciela, zadeklarował, że ponaprawia te szkody, które ludziom wyrządził. Zobaczcie, on mówi, komu zabrałem niesłusznie, to zapłacę więcej. Oddam za to, jeśli kogoś okradłem, to oddam więcej. A więc robił to. Był człowiekiem, który kradł, który oszukiwał, który naciągał. No co mógł zrobić zwykły jakiś handlarz, który przyjechał do Jerozolimy tam handlować, sprzedawać swoje towary, kiedy jakiś celnik powiedział mu, zapłać, nie wiem, 2 denary. A ten mówi, no dobrze, ale stawka mówi 0,5 denara, a ja mówię 2 i co zrobisz? Musiał zapłacić, no nie miał się do kogo odwołać, nie miał się do kogo skarżyć, bo jak się skarżył i buntował, to ten mu tam wymyślił jakieś rzeczy. Podobnie i dzisiaj jest często z policją, jak ktoś nie chce zapłacić 50 zł, no to jeszcze się tam stawia, to jeszcze mu zobaczą, a tu żaróweczka nie świeci, a tu opona trochę zużyta, jeszcze mu dołożą i będzie z tego 500. Także Zacheusz też był takim człowiekiem. Też nadużywał swojej władzy. Był pewnie znienawidzony przez wszystkich dookoła. Ale co się tam będzie tym przejmował? On ma pieniądze. Ale zostawił to wszystko, bo chciał poznać Pana Jezusa. Także widzimy, cała Biblia jest pełna takich ludzi, gdzie widzimy coś, co zmienia ich życie. Zostawiają coś. I ja bym powiedział tak, że my też byśmy chcieli dostać wiele. Oni dostali przebaczenie grzechów, dostali nowe życie, dostali powołanie do służby. My też byśmy chcieli dostać od Boga wiele. Ale ja myślę, że żeby coś od Boga dostać, to trzeba coś oddać. Wielu z nas modli się do Boga, Panie, proszę Cię o to, daj mi to, daj mi to. Niekoniecznie są to rzeczy materialne, czasami są to rzeczy duchowe, dobre. Prosimy Boga o dobre rzeczy, a nie dostajemy. Bo nie oddaliśmy. Jeśli nie oddamy, to nie dostaniemy. Jeśli nie zrezygnujemy z czegoś, to Bóg nam nie da czegoś lepszego. Jeśli nie oddamy Bogu swojej rodziny, to nie dostaniemy nowej rodziny. Jeśli nie oddamy swoich pieniędzy, swoich dóbr, to nie dostaniemy od Boga błogosławieństwa materialnego. Jeśli nie oddajemy Bogu swojego życia, to nie dostajemy życia wiecznego. I w tym właśnie o to chodzi Panu Jezusowi, który powiedział, że jeśli ktoś chce zachować swoje życie, to je straci, bo to będzie dla niego cenniejsze. Będziemy się trzymać tych naszych rzeczy, jak tego 5 zł. Bez sensu, irracjonalnie, głupio, chociaż tak naprawdę wiemy, że Jezus jest wszystkim, że daje nam więcej. Bo co znaczy te 5 zł wobec wieczności? Co to jest? To jest nic. A my właśnie często tak patrzymy na ten świat, trzymamy się pewnych rzeczy. Znam wielu chrześcijan, którzy nie potrafią zrezygnować z czegoś w swoim życiu, aby iść za Jezusem. Znam też wielu chrześcijan, którzy uważają, że wcale Bóg nie oczekuje od nich, żeby z tego rezygnowali.
Myślą, że jak najbardziej jest wszystko ok. Ja mogę sobie kochać to, tamto i tak dalej, a jednocześnie mam Jezusa. Nie da się tak, bo Pan Jezus tutaj stawia ciągle granice. Bez przerwy, zobaczcie, tu są kontrasty. Jedna strona, druga strona. Zawsze ta jedna jest przeciwna drugiej. Nie da się tych dwóch stron pogodzić. Ja wiem, że to boli, bo ja to znam. Ja tak samo żyłem i jeszcze nadal we mnie jest wiele rzeczy, których nie chcę zostawić, bo wydają mi się takie fajne, takie miłe i takie potrzebne w moim życiu. A tak naprawdę dzięki Bożej łasce i cierpliwości jeszcze Bóg pozwala nam na to trwanie w tym naszym błędzie. Bo Bóg nie chce nam wyrywać tego. Chce, żebyśmy Mu to oddali. Więc jeśli czegoś nie mamy, to znaczy, że nie oddaliśmy. Nie dostajemy od Boga, to znaczy, że nie oddaliśmy. Bóg nie będzie stawiał obok siebie Jezusa i rzeczy tych z tego świata, które kochamy. Bo tu czytamy, że taki człowiek jest niegodzien Jezusa. I to jest łaska Boża, że nawet jako dzieci Boże, kiedy nie rozumiemy jeszcze tego wszystkiego, Bóg w cierpliwości uczy nas, prowadzi i pokazuje nam, co jeszcze w naszym życiu trzeba zmienić, żeby się Jemu podobać. Wiem, że tak łatwo jest popełnić taki błąd i postrzegać życie z Chrystusem jako takie pasmo wyrzeczeń, pasmo takich, taki całe życie po prostu tylko, no, ja bym chciał tak, ale wiem, że Bóg tego nie chce, no to zrobię tak. Wiecie, jeśli tak wygląda nasze chrześcijaństwo, to nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo polega na tym, że oddaję ze swojego serca, że tak powiem, wyrzucam moją rodzinę, moje dzieci, moją pracę, moje pieniądze. To wszystko wyrzucam ze swojego serca, żeby tam w pełni rządził Jezus. I On nie zabiera mi tych rzeczy. One są nadal w moim życiu, ale nie są na pierwszym miejscu. Nie są najważniejsze. A ci, którzy będą trzymać się tego wszystkiego, tak jak czytamy, żeby to zachować, to stracą życie wieczne. Chrześcijaństwo jest radością. I wiecie, ktoś by powiedział, oj chłopie, przynudzasz, takie życie, o jakim ty mówisz, to jest po prostu trudne, smutne, tego nie wolno, to muszę z tego zrezygnować, z tamtego, no to co ty masz, żadnych radości. Wiecie co, ja mogę powiedzieć, że moje życie jest życiem szczęśliwym, życiem radosnym. Czym więcej wyrzekam się tych rzeczy z tego świata, tym więcej radości jest w moim sercu. Czym mniej przejmuję się tym, co jest w tym świecie, tym bardziej cieszę się Panem Jezusem i to się nie da porównać. To jest naprawdę coś o wiele piękniejszego. I znamy tą przypowieść o perle na przykład, że była perła, jedna wspaniała, wielka, i był człowiek, który był kolekcjonerem pereł. I w końcu miał piękną kolekcję. Och, ile on pieniędzy wydał na to, żeby te perły wszystkie zgromadzić. Był z nich dumny, pokazywał gościom, zrobił muzeum, jeszcze zbierał pieniądze za to, żeby ludzie mogli te perły oglądać. Także nieźle mu się wiodło. Ale zobaczył tą jedną, jedyną, największą, najwspanialszą. Pozbył się tego wszystkiego, żeby mieć to. Żeby mieć tą jedną perłę. I to jest właśnie to, o co Panu Jezusowi chodzi. Że ta jedna perła, Pan Jezus Chrystus, jest o wiele większym szczęściem, radością, błogosławieństwem, wszelkim dobrem w porównaniu z tymi rzeczami, których tak bardzo się trzymamy w tym świecie. No więc jeśli nie dostajemy od Boga, to znaczy, że czegoś nie oddaliśmy. I był taki człowiek, który też w Biblii jest opisany, o którym wiemy, że zastanawiał się, wahał się, dowiadywał się, serce go ciągnęło do Chrystusa, ale były jakieś czynniki, które go hamowały. Nikodem. Bardzo taka fajna postać, bo no, wokół Nikodema jest dużo pięknych słów Pana Jezusa. Nikodem kojarzy się nam dość pozytywnie, jako ten, który dzięki temu, że on przyszedł do Jezusa i że dzięki jego postawie Pan Jezus powiedział takie piękne, ważne słowa o nowonarodzeniu, o tym, że jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nawet ujrzeć Królestwa Bożego nie może, a co dopiero być w nim, nawet ujrzeć go nie może.
I teraz Nikodem generalnie jest pozytywną postacią i owszem, i taki jest, ale też jest pokazana jego postawa, że przyszedł do Jezusa w nocy, żeby go nikt nie widział, a więc jeszcze bał się stracić te wszystkie rzeczy, które miał, bo był kimś w Izraelu, był nauczycielem, był człowiekiem szanowanym, poważanym, bogatym. Niczego mu nie brakowało. Kiedy szedł ulicą, wszyscy schodzili mu z drogi, kłaniali się z szacunkiem. To był ktoś. I taki człowiek ciągnie go serce do Pana Jezusa. Ma tą tęsknotę, a jednocześnie te rzeczy tego świata, które dla niego są ważne, jeszcze go hamują. Więc wybrał jakiś kompromis. Przyszedł do Pana Jezusa, ale wtedy, kiedy go nikt nie widział. My tak często też robimy. Przychodzimy do Pana Jezusa, tylko tego nikt nie widzi. Kto wie, co się w naszym życiu dzieje? Czy można iść za Jezusem w tajemnicy? Owszem, jeśli jest to w takim kraju, gdzie za to, że się jest chrześcijaninem, grozi śmierć, nie mamy nic przeciwko temu, że trzeba to chrześcijaństwo ukrywać. Ale co ciekawe, zobaczcie, ci chrześcijanie często więcej głoszą Ewangelii niż my tutaj w wolności w Polsce. Rozmawiają z innymi, wiedząc, że za to im grozi śmierć, a jednak robią to. Chociaż się ukrywają, chociaż nie krzyczą na prawo i lewo, że jestem wierzącym człowiekiem, ale często świadectwo składają częściej niż my. A więc to ukrycie nie jest takie stuprocentowe, zawsze jest jakieś ujawnienie się. A nam często zależy bardziej na tym, żeby nie stracić tego, co uważamy za wspaniałe, cenne, piękne, miłe. I trzymamy się tych rzeczy, jak tych 5 złotych, a tu obok leży 5 tysięcy i tylko sięgnąć ręką. I będzie to coś, co jest wspaniałe, co jest cenne, co jest wartością największą. Nie rozumiejąc wartości Pana Jezusa, ludzie oburzają się na te słowa właśnie, że przyszedł niepokój, ale miecz przynieść. A przecież w innym miejscu Pan Jezus mówi, pokój daję wam, mój pokój wam daję, nie jak świat daje, ale to jest mój pokój. Pan Jezus nie przynosi światowego pokoju, Pan Jezus daje swój pokój. To jest cała ogromna różnica. Czytamy też o pewnym, to był namiestnik, czy jakiś tam ważny gość, przed którym Paweł stanął, jak był aresztowany. Ten człowiek chciał usłyszeć, co Paweł ma do powiedzenia, bo słyszał o cudach, o niezwykłych rzeczach. Wezwał Pawła z więzienia, zaprosił przyjaciół, żeby zobaczyć razem z nimi, co tu Paweł będzie miał do powiedzenia. I padły tam takie słowa, że niewiele brakuje, a przekonasz mnie, abym został chrześcijaninem. Z tego, co wiemy, ten człowiek nie został chrześcijaninem, ale chciał przyjąć chrześcijaństwo, ale intelektualnie tylko. Jemu się to podobało, bo to było fajne, mądre. Dookoła tego były jakieś cuda i niezwykłe wydarzenia, ale to bogactwo, pozycja społeczna, jaką miał, władza, jaką miał, powiedział, niewiele brakuje. Wielu ludziom niewiele brakuje, ale nie pójdą dalej. Z tego, co wiemy, Nikodem poszedł dalej, bo w innych fragmentach jest wzmianka o Nikodemie, o jego postawie, że bronił Jezusa. Być może został uczniem. Natomiast ten człowiek, z którym Paweł rozmawiał, też był na rozdrożu, podobnie jak Nikodem. I był bardzo blisko. A jednak umiłowanie tego, co ma, nie pozwoliło mu zrobić tego kroku do końca. W środę rozmawialiśmy o tym, jak to Izrael wyszedł z Egiptu i przeszedł przez Morze Czerwone. I tam padają takie słowa, kiedy Izrael przestraszony patrzy na wojsko egipskie, które pędzi na nich te rydwany, setki rydwanów, tysiące żołnierzy, potęga. A Bóg do nich mówi, żeby się nie bali. I powiedział do Mojżesza, powiedz temu ludowi, żeby wstał i szedł. Oni wstali i zaczęli iść w stronę morza, w stronę brzegu. To był krok wiary, który pokazywał, że zaufali Mojżeszowi, zaufali Bogu,
chociaż z tej strony było takie zagrożenie. Zostawili ten Egipt, chociaż tam często wracali do niego w myślach i tęsknili. I tak z nami jest. My przeszliśmy przez to Morze Czerwone, a potem bardzo często mówimy, a brakuje nam tego, tamtego, lepiej nam było tu, nie mieliśmy takich problemów. W swojej głupocie czasami tak mówimy. Bóg jest cierpliwy i łaskawy. Chwała Bogu za to, że właśnie dzięki Jego cierpliwości i łasce możemy uczyć się, jak zmieniać nasze życie. Kim jest Pan Jezus? Że bez Niego naprawdę nasze życie jest bez sensu. Wielu ludzi mówi, że sobie żyją dobrze i bez Boga. Do czasu. To jest zawsze do czasu. Pamiętajmy, żeby coś dostać, trzeba coś dać. Żeby otrzymać coś od Boga, trzeba z czegoś zrezygnować. Niech Bóg nas w tym prowadzi, abyśmy podejmowali słuszne decyzje i w tej sprawie. Amen.